No, ja chciałam Wam pokazać, jak przerabiam takie sympatyczne oczka reliefowe, które nadają taką bardziej przestrzenną strukturę szydełkowym wzorom, a więc tak zwany słupek przerobiony od przodu, czyli front post double crochet, czyli narzucam nitkę na szydełko i zamiast właśnie wbić się tutaj u góry, przechodzę od przodu robótki i przekładam właśnie tutaj pod tym oczkiem teraz. Przeciągam nitkę i dalej już kontynuuję tak jak regularny słupek, czyli narzucam nitkę, przeciągam przez dwa pierwsze narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa kolejne narzucenia, no i w ten sposób właśnie uzyskuję taką bardziej przestrzenną strukturę mojego wzoru. No i teraz, żeby idąc dalej właśnie w myśl tego wzoru, tutaj sobie przerabiam dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupeczki na płasko, dzięki czemu zaznaczam ten kontrast, czyli tutaj dwa słupki, no i znowu dwa oczka łańcuszka i w tutaj kolejny taki słupeczek reliefowy, czyli narzucam nitkę na szydełko. Przechodzę tutaj o pod tym od przodu, pod tym oczkiem, chwytam nitkę, wyciągam. No i teraz mam trzykrotnie nitkę narzuconą na szydełko, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram nitkę, przeciągam przez dwa kolejne, no i w ten sposób właśnie nadaję taką strukturę wypchniętą do przodu tej linii słupeczków właśnie tak zwanych FPDC, czyli Front Post Double Crochet.